Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus do naszej redakcji czasopisma Królowa Różańca Świętego wciąż napływają świadectwa nowenny pompejańskiej. Jedną z nich otrzymaliśmy od Zdzisławy, która zatytułowała je słowami ściskałam w ręku różaniec i byłam całkowicie spokojna. Do tego spokoju nawiążemy jeszcze po świadectwie, ale najpierw przeczytajmy, co napisała do nas Zdzisława. O nowennie pompejańskiej dowiedziałam się przypadkiem ponad pięć lat temu, szukając skutecznej modlitwy w intencji chorego dziecka siostry, które w wieku niemowlęcym zachorowało na ciężką chorobę Jelit, chorobę leśniowskiego krona. Stan dziecka był naprawdę ciężki, umierało na naszych oczach. Wtedy zaczęłam odmawiać nowennę pompejańską, wierząc, że Maryja je ochroni. W głębi duszy słyszałam głos, który mówił, że synek siostry będzie zdrowy. I tak się stało. Minęło pięć lat, siostrzenie jest zdrowy. Modląc się wtedy, obiecałam Maryi, że złożę świadectwo, jednak z jakichś dziwnie nieznanych mi przyczyn tego nie uczyniłam, aż do teraz, kiedy kolejny raz musiałam zmierzyć się ze straszliwym lękiem. Tym razem o zdrowie mojego syna u którego podejrzewano guza czustki. Podczas kolejnego badania, które odbyło się w Wielką Środę, zaczęłam odmawiać nowennę w intencji mojego syna i dodatkowo zaznajomego, który z kolei kilka dni wcześniej przeszedł operację, resekcję głowy czustki i innych narządów, również z powodu guza. W jego przypadku rokowania nie były najlepsze. Pamiętam, jak podczas badania syna ściskałam w ręku różaniec i byłam całkowicie spokojna, powierzając jego życie Maryi i Jezusowi. W Wielki Piątek dowiedzieliśmy się, że czustka u syna jest czysta, bez zmian ogniskowych. Jeśli chodzi o znajomego, to dokładnie w środę po dwóch tygodniach, odkąd zaczęłam odmawiać nowennę, dowiedział się, że nie ma raka. Histopatologia go wykluczyła. Wiem, Maryjo, że dokonałaś cudów, spłynęło na nas wiele łask, za które jestem Ci ogromnie wdzięczna. Pisząc to świadectwo, chcę głosić wszystkim, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, jak zawsze mogę liczyć na Ciebie i Jezusa, zwłaszcza w sytuacjach beznadziejnych, że zawsze jesteś blisko. Dziękuję Ci z całego serca, Matko Boża. Zdzisława. Te słowa Zdzisławy, trzymałam w ręku różaniec i byłam całkowicie spokojna. Są wspólnym mianownikiem tak wielu świadectw, bo kiedy zebraliśmy kiedyś te nasze wszystkie świadectwa i opublikowaliśmy je wraz z indeksem tematycznym, czego one dotyczą, to okazywało się, że prawie 3 czwarte świadectw mówi o spokoju wewnętrznym. O spokoju wewnętrznym, jakim uzyskały osoby, które zaczęły modlić się na różańcu. Już nieważne o to się modliły, ale pisały właśnie o tym, że odzyskały równowagę duchową, spokój wewnętrzny, że miały taką pewność, tak jak pisze Zdzisława, że Matka Boża im towarzyszy i im pomaga, że ona ich słucha. No cóż się dziwić, jeśli odnawiamy naszą relację z Bogiem, jeśli znajdujemy w końcu czas na modlitwę. To trudno, żeby do tego spokoju wewnętrznego nie dotrzeć. Z drugiej strony są te świadectwa, które mówią o niepokoju wewnętrznym. Nie da się ukryć, że niektórzy z nas prowadzą walkę duchową, modląc się o zatwardziałych grzeszników, o ich nawrócenie, modląc się za osoby pogrążone w nałogach albo w sidłach złego ducha, i wtedy rzeczywiście można mówić o jakiejś walce duchowej, niepokoju, który jednak zawsze ustępuje, kiedy z czasem. Modlimy się coraz bardziej i wytrwale. Jest jeszcze mały margines osób, które nie odnajdują spokoju wewnętrznego w różańcu. Są to osoby, które różańce modlą się chaotycznie, słuchając przyspieszonych różańców, słuchając różańców, które są wręcz podkręcone, aby jak najszybciej je odmówić. To jest całkowicie wbrew logice różańca. Różaniec, jak powiedział Jan Paweł II, wymaga spokoju i wewnętrznej kontemplacji, wyciszenia. Kiedy słuchamy na YouTube na przykład, różańców, które są przyspieszone, różańców, które są nienaturalnie szybko mówione, to wiedzmy, że to nie jest modlitwa różańcowa. To się staje już modlitwa nieróżańcowa, bo nie jest to modlitwa, która opiera się na kontemplacji, na wyciszeniu, tylko na jakimś wyścigu, wyścigu z czasem. Tak więc kiedy sięgamy po różaniec, znajdziemy czas. Tak, żeby ten różanie był pierwszą czynnością, jaką wykonujemy, nie czynnością poboczną, nie czynnością, którą trzeba odklepać byle szybko, byle jak, tylko właśnie nad którą trzeba się zatrzymać. To ma być czas na medytację, na spotkanie z Bogiem, na rozmyślanie o życiu Jezusa i Maryi, a nie czas na jakieś wyścigi. Dziękuję za uwagę. Marek Woś z czasopisma Królowa Różańca Świętego.